moi drodzy, witam serdecznie. Nowy filmik dzisiejszego wieczoru. Będziemy troszkę podglądać widzowie Ptysia, tak. Jak wiecie, jest nowa osoba na Wojanowicach. Jak wiecie, trzeba ją sprawdzić. W sensie, no Wojan ją zna bardzo długo, ale ja jej nie znam i muszę jej zaufać. Dlatego dzisiaj sobie pochodzimy. Co Ptyś będzie robił na Wojanowicach? Szczególnie, że nie ma domu i prawdopodobnie mieszka u Tojta aktualnie. Pójdę po Nubka i dzisiaj razem z Nubkiem go pośledzimy. Mam nadzieję, że Nubek nic nie zrąbie nam i tak dalej. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządeczku. Przyjaciele, a jak wiecie, jest Black Weekend, czyli wszystko, co jest w mojej tutaj otwartej szafie, jest przecenione i są nowe zdjęcia z autografem do każdego zamówienia, moi drodzy. Nieważne jaka wartość, do każdego zamówienia dostajecie zdjęcie z autografem i tryb kreatywny, moi drodzy. No i patrzcie, jest tu mnóstwo rzeczy, mnóstwo ciuchów, dlatego zapraszam serdecznie. Oczywiście to jest nie wszystko, bo jest znacznie, znacznie więcej rzeczy i wszystko jest przecenione i tylko raz w roku będzie taka akcja do poniedziałku. Potem już nie będzie przecen, będzie już normalnie, także warto sobie zamówić teraz, bo jest po prostu taniej. A ja idę, widzowie. Moi mili, ale jeszcze zanim pójdziemy do Nubka i porozmawiamy z nim, pokażę wam coś nowego, co jest w moim domu. Zrobiliśmy to na live, jeżeli byliście na live wczoraj, no to zrobiliśmy z Tojtem ten magazyn, widzowie. Przepiękny, patrzcie. Schodzimy, schodzimy, schodzimy. Patrzcie, jaki piękny magazyn, widzowie, tu mam. Ogromny. Zmieszczę tu wszystko, nie wiem kiedy to przenoszę. Tojt mi pomógł to zbudować, patrzcie jakie to jest przeogromne. I pa... Co tu robi żółty blok? Co tu robi żółty blok? Bardzo dziwne. Muszę go, podmienię go, widzowie, na spokojnie, nie wiem co tu robi. No bo ptychu też coś tam pomagam, no. No ale patrzcie, ile tu jest rzeczy, widzowie. Akwarium przepiękne, z rybkami. Oczywiście, że z rybkami, no wygląda to pięknie. Mam nadzieję, że wam się podoba, a teraz idziemy do Nuba. Idziemy sobie po Nubka, prawda, jak najszybciej. Mam nadzieję, że ptyś tutaj nie wyskoczy mi nagle. W ogóle Tojt sobie zbudował tak kozacki sklepik, widzowie. Muszę swój zupgrade'ować, patrzcie. Tam jest Wojan Team normalnie. Wszystko jest hula, hula jak w zegarku. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy do Nubka, widzowie. I no proszę, czy to jest mądre brać Nubka, widzowie, na szpiegowanie Ptysia? Nie wiem. A, ale to nie będzie zwykłe szpiegowanie, bo będziemy szpiegować jako zwierzęta, widzowie. Zamienimy się w jakieś zwierzę i no, o, na przykład świnkę. Ja będę świnką, niech będzie, patrzcie, akurat tam jest świnka. I będziemy jako zwierzęta szpiegować. Wydaje mi się, że to będzie o wiele ciekawsze. Co tak patrzysz? To, no bo to tak, nie wiesz, szkoła przyszła do ciebie. Dlaczego tu jest żółty kolor? No, Nubo, czekaj, stop, Nubo. Czekaj, Nubo, to był prezent. A prezent fajnie, tylko dał go ten nowy Kryś. No muszę Kryla, sprawdzić, Kryś. Co on robi. On jest jakiś podejrzany. No ja Nubo, muszę... ale Krysiu chciał ci dać nie, wiesz. Nie, poczekaj, ja mam doma... Ja mam pytanie, czy ty chcesz ze mną posiedzieć Krysia, bo on jest jakiś dziwny. No tak, ja po to przyszedłem do ciebie, w ogóle szkołę ci zbudował, że bo wiesz, że nie lubisz szkoły, to szkoła przyszła do ciebie. Nie, to jest nie, no dobra, zbudowałem z Tojtem też to, no troll taki zrobiliśmy na ciebie, no. Chyba Cezar tu jest. Ale głównie to widzisz, Kryś dał rzeczy, bo my nie mieliśmy, skąd mieliśmy wziąć te ławki? Kryś jest podejrzany, chcę zobaczyć co on robi po kryjomu jak nas nie ma. No dobra, dobra, bo, Nubo. A poczekaj, Nubo, ja wiem co, zmieńmy się w zwierzę. No tak będzie łatwiej, nie? Bo nas zauważa chyba, tak jak się zmienił w zwierzę, to będzie wszystko elegancko. Wow! Co jest? To jesteś ty? Dobra, to jesteś... Dobra, Nubo, ja też się zmienię w takim razie. Wow, patrz! Gdzie ty jesteś? O, jesteś tu. Dobra, kurczak, chodź. Czekaj, panie, patrz co mam. Ale ty jesteś śmieszny, Nubek. Jak on coś będzie podejrzewał, to ja zniosę jajko i się przygotowałem do tego. Ej, to jest, jaki to jest mocny. Mój cały plan jest misterny. Ej, to jest tak mądre, widzowie, jak będzie nas podejrzewać jako zwierzęta, zniesiesz jajko. Tak, stary, ty jesteś królem, co ty w ogóle mówisz? Tak, ja nie mogę, jest ja tak dobre. Dobrze, ej, ja nie mogę się doczekać, aż ty zjesz jajko przy nim. On mieszka w domu Tojta prawdopodobnie, chodź. Dobra, to idziemy, my się tam będzie? Zapraszam. No musi, no a gdzie by mieszkał w sumie? Gdzie by mógł mieszkać? Uwaga, tylko tak wiesz, musimy... Pojąć im! Dobra, patrz. Czekaj. Jest żółte łóżko, patrz, żółte łóżko. O, to dziadek jeden. Idę zobaczyć, nie, jest na dole, gdzie on jest? Na górze. Tu jest. No bo patrz, obok ciebie. Jest jabłka. No plecak, miserny plecak. Co tam się kryje w środku, nikt nie wie. O, koksy! Wezmę mam, dobra. Wezmę mam koksy. On wychodzi? Zostawił skrzynkę. Dobra, co by tutaj
ktoś ode mnie chciał. Dam mu depcy. Prezent daję Toytowi. Ej, czy to nie przekupstwo, Nubo? O, i tam to, dobra. Tylko prezenty daję, to trochę podejrzane. Ale to może być przekupstwo, wiesz, to właśnie nie wiem czemu tak. Dzięki Toy. Ja nie mogę, Nintendo mu dał. Za to, że mogę tu z wami grać. Serduszko. What? O, dobra. Kurde, źle napisałem, no jeszcze jakim kapslokiem. Ale dobra, zostawił już to tak. Nie, dobra, śledzimy go, no bo uwaga, bo on wychodzi z domu. Dobra. Wychodzi z domu, idzie na Wojnowice, pewnie pójdzie do ciebie. Jak tylko pójdzie do mnie, to normalnie nawet nie. Pożałuję. Ale to ładnie! Co to jest? Zwiedza sobie. Ej, co jest? Halo. Dawaj, uda. Z nim jajko. Jajko! Jajko! Zniósł jeszcze... O jajko! O, co jest, kurwa, daj mi jajko! Ale fajnie. To jest misja specjalna. Już więcej nie dawaj, bo będzie podejrzane, więcej nie dawaj. Udawaj, udawaj zwierzę, udawaj zwierze, misja! Misja zwierzę, pamiętaj, tak się nazywa nasza misja. To jest misja w nieplany, patrz to. Kuj. Dziwne, trochę śmierdzi ta świnia, no dobra. Co? Puściłeś bąka? Ogórkiem, no troszkę ze stresu. Dobra, on jest panią w domu? Kurczakiem. Halo? Palion jesteś? Halo? Nie, on idzie do mojego domu! Uważaj! Ej, nie, on zobaczy, że nikogo nie będzie jak on wejdzie. Dobra, nie, wejdź, nie wchodzę tam sobie, nie wchodzi, patrz, nie wszedł, ej, to miłe. Pianino! Mogę się na... Ej, co to jest? Kto to wymyślił? Czemu te zwierzaki ciągle za mną chodzą? Zwierzaki, dawaj w drugą stronę, dawaj w drugą stronę, podejrzane. Ja nie mogę. Mega dziwne. Teraz musimy się bardziej ukrywać, bo to widać. Ej, dobra, czy mogę pograć na pianinie? No, czekaj. Zielone, panie, zielone, mam pomysł. Ty bądź świnią, ty bądź świnią. Zielone. Gdzie się zmienić? Oddecznie. Co ty robisz, Nubo? Co ty robisz? O, Krzysiu, cześć! Cześć, Nubcio, jak tam? Ej, widziałeś chłopaków, bo nigdzie ich nie ma. Nikogo nie ma, a ja idę i się mnie nie pytaj, gdzie będę, bo idę kopać dirta. I jak coś tu... Ja nie wiem. A właśnie, a Dirta! Bo ja, wiesz co, bo ja miałem do ciebie iść właśnie teraz, za chwilę. Co to za świnia mi skacze na głowę? Zobaczcie, jakie dziwne zwierzęta tutaj. Dobra, słuchaj, Krysiu, jak ty jesteś nowy, to ty uważaj, gdzie chodzisz lepiej i uważaj, co bierzesz i czy nie kradniesz. No, ale ja nie kradę, no co ty mówisz? A, no dobra, to ja idę kopać Dirta. Jak coś, to będę później, no jutro. Dobry Nubek, wiesz co, jak coś, to u ciebie w domku będzie taki mały upominek ode mnie, dobra? Bo ja właśnie chciałem ci iść tam przynieść go. O, prezent. Pominek? Dobra, pa pa. Nie, do mnie do mnie, nie, ej. No bo powiedz, do mnie. Powiedz spoko. Ma zakaz do mnie do domku, o. Ale, no to przed domkiem, dobra? Bo ja chciałem ci dać prezent, bo wiecie, dobra, tylko nie by cię nie kusiło, że ty wejdziesz do mojego domku bez z wiedzy mojej, ty. No dobra, no nie wejdę, no przecież bez wiesz, jak się wprowadza nowy sąsiad, to przynosi ciasto, no to ja wam przyniosę i a ty nawet domku nie masz, to ty sąsiednie jesteś. A czemu ty jesteś taki niemiły do mnie? Ale disy robi, Nubek. Albo po prostu chciałem tak, ci tylko powiedzieć, żebyś się uważał, a ja idę, bo dobra. Się robi noc, a potem wychodzą potwory, idę po Dirta. Dobra, Nubek, pisarz, nie mogę. Nie prój, jak mówisz na mnie, dobra, dziękuję. Ja nie mogę! Nubek szybko w kurczaka się zabiec, czemu ty go tak ciśniesz, no bo on wydaje się miły, w sensie wydaje się, trzeba go sprawdzić. Widzisz, to wszystko ja ogarnąłem. Ale... Ej, wiesz, że on poszedł do ciebie do domku? No zobaczymy, czy posłucha moich słów, czy wejdzie sobie po cichu. Jest. O, co robi? Co tu robi ta dziura? Musimy zalepić, bo jeszcze Nubek wpadnie. A, naprawił ci ziemię! Dobra, zostawię mu tutaj. O. Dirta ci dał, ale zepsutego jakiegoś! Widzisz? Roki jakiś, co to jest? No to są... Czemu te zwierzaki ciągle za mną chodzą? Uciekamy. Ej, czy to jest Muniupuniu? Muniupuniu? O, jajko. Ale to jest Halinka przecież, halo. Muniupuniu? Halo? To chyba nie on. Nie wyświetla się nikt, że to jest Muniupuniu. Czemu wy tak chodzicie razem? Ja dziwne te zwierzaki, dobra. Nie daj się zdradzić, jesteśmy podejrzani jak nigdy. Chłopaki chyba śpią, dobra. What? Nubek! Dobra. Założył maskę złodzieja. Nubek! No tu, są tu? Nie ma ich. Cicho. Maska złodzieja. Spalion, co to jest za płytka? Gdzie on idzie? Zniszczyć. I maska złodzieja, czemu to jest? Maska złodzieja. Patrz. Idziemy na dół. Ej, idzie do mojego nowego magazynu! Nie pozwolę na to. Nie! Czemu on... Nubo, dawaj do góry. Patrz. Dawaj mu to prezent. I napiszę mu... Czemu się włamał do mnie?
Nie, nie, od... przepraszam panią, przepraszam. Nówka. O nie, tylko chcesz, o kurde, dobra, dobra, idź, idź, szybko, szybko, idź, szybko. Na. Aha. Ej, chwilę, ej! Nie, Nubek go przyłapie, patrz. Jakby cię panią widział, to wtedy by była inna gadka. No ale ja nic nie robię złego, zobacz Nubek, bo ja... Zobacz. To jest nawet napisałem. To od Nubka? Zobacz. Dlaczego od Nubka? Czemu ode mnie, to nie ja dałem. Bo ogólnie mi się zdaje, że ty chłopakom za dużo prezentów nie robisz, a wiesz, niedługo są święta i ogólnie to teraz jest ten Black Week, Weekend i to jest dobry moment, żeby dawać prezenty. I ja tak stwierdziłem, że zobacz, co dałem, co dałem Palionowi. Jak do ciebie Nubek mówi. No ale zobacz, co to jest za prezent, Nubek, no. Zobacz. A świnia na żyrandolu. Zobacz, widzisz? Aha, co się dzieje? Ej, dobra. Tego my zobaczymy. No i tutaj... Fajne prezenty w sumie. Teraz zobaczę. No dobra, to powiem tak. Ja idę, dobra? No dobra, no to idź, no. Nubek! Oła! Nubek, wyprowadź go stąd! Ale i zapomniałem coś, Krysiu. Czekaj, no. Co musiał zrobić? Ty musisz to wyjść. Dobra. To ja wychodzę. No wychodzę, musisz opuścić ten teren, opuszczam ten teren, geniusz. Tak. No bo ty tak się chodzisz bez pozwolenia, a to tak niemiło. Ja mam pozwolenie, ja już wyszedłem, nie mam jej tu. Nubek, zamień się w kurczaka. Ja nie mogę ze śmiechu. To ja ci mówię, a ty mówisz, ej, zapomniałem o czymś, musisz stąd wyjść. Jak w jakiejś bajce. Dobra, bo wszystko jest odplanowane. Ej, uciekamy, bo nas widzi te zwierzęta, chodź, bo może podejrzewać coś. Stoi tu. Czemu dalej przy moim domu stoi? Czekaj, ja nie mogę tego tak... Co, gdzie ty idziesz? Ja chciałem wejść tędy. Ale on... idzie z drugiej strony mojego domu! Ej! Idzie! Z drugiej strony domu idzie, jest przy jacuzzi. Idzie. Wchodzi do domu! Wchodzi! Idzie do środka! A to ty, Jezu, jak się wystraszyłem. Cicho. Dobra. Co on robi? Nie, tą płytę mi dał, przecież czemu się patrzy na to? Czemu on wchodzi do mojego domu tak cały czas? O co chodzi? Czemu tutaj ja? Jezu, te jajka cię zdradzają, młody! Nie, to wszystko kiedy, musi być. Kiedy kura dwa jaja znosi? Czemu idzie do góry? Do pokoju. Ten pokój jest pusty przecież. Do toalety, co? No nie, czego mogę, on szuka? On ci chodzi po domu. Ale nie, patrz. Przecież starszego. Co to było? Patrz, ej, maskę założył! Złodzieja! Maska złodzieja ma, patrz! Uciekł, przestraszył się! Ej, on coś nie... on chyba coś knuje. Serio? To jest mega dziwne. Ej! Znowu! Gdzie on jest? Czy on tam wszedł na dół? Nubo! Nie wiem. Nubo, idzie tam! Znowu! Nubo! Patrz! Idzie na dół! Dawaj, schodź! Czemu tu znowu jest? Powiedziałeś mu, żeby tu nie przychodził. Nie ma tu nikogo, dobra, muszę wejść. Widzisz, gdzie wejść? Gdzie on poszedł? Jestem, dobra. Nubo, tego nie było. My to budowaliśmy na lewie, tego nie było, chodź szybko na dół. Jak to? Dobra, mogę sobie pograć w końcu w Robloxa. On ma tu bazę! Schodzimy tam? On tu ma bazę! W końcu mogę pograć na komputerze, jeju! Dawaj, schodzimy, Nubo. Boję. Pik. Ej! Top się! Zwierzaki, do wody! Czemu? Ej, on tu ma przejście w wodzie! Świnia pływają we wodzie. Nubo, chowaj się. O nie. Ej, chwila! Chowaj się za rogiem. Udaję zbugowaną świnię. Kurczaka. Czemu ten kurczak? No pomogę ci, kurczaku. Chodź tu! Jak mnie dotknie, to kurczaku! Uderzył mnie, panią. No kurczaku, osuń się! Chowam się. Czemu jesteś taki gruby, kurczaku? Żeby nie zrosł by był. Jest, schowałem się. No nie mogę przejść, ten kurczak jest za duży! Schowany. Idź! Bo co ty robisz? O, co jest? Nie uderzył. Idź, kurczaku. Czekaj, wyjdź z tej wody, staraj się wyjść. Odbugowałem cię, no i super. Ej, ja może zostać moim zwierzaczkiem? Ja się chowam, żeby mnie widział. Patrz, kurczaku, w tym miejscu jest moje miejsce. Ja sobie tu siedzę, a tu są moje itemy. Podobają ci się, kurczaku? Kiwnij głową, jeśli podobają. Dobra. Nie mogę mu nic zdradzić, że jestem kurczakiem. To chyba nie jest muniu puniu. A szkoda. Czemu to świnia niszczy? Chrum? Patrz, dajemy świnie, czekaj. Chrum? Jaki język świni? Jaki jest język świni? Ja nie wiem. Ej, graj na kompytanki! Kompa, co ty robisz? Świnia głupia! Ej, wywalaj mojego kompa, to jest mój komputer! Zabrałem mu grę! Co to za szokery? Co wy robicie w moim
Zwierzaki, proszę stąd wyjść. Dobra, wyjdźmy, bo to serio za bardzo podejrzane. Wyjdźmy. Bo zrobię z was obiad. Rozwalam szkło. Dawaj. Jak to się długo niszczy? Co jest? Jak to się długo niszczy? Czekaj, muszę stanąć. Teraz. Patrz jak szybko, dobra. Dawaj, wychodzimy! Wychodzimy! O nie, bo cię... Co ty, żyjesz? Żyjesz. Lubek! Dawaj, wyskakuj, bo będzie podejrzewał. A, nie mam szkła! Spadamy! On ma tajną bazę w moim tym! Dobra, wejdźmy, zmieńmy teraz się w skiny zwykłe. Wejdziemy do magazynu tak, jakby gdyby nigdy nic. I zobaczymy go. Przełapiemy go na gorącym uczynku, zobaczymy jak zareaguje. Chodź, dobra, bo dawaj na dół. Dobra, szybko, chodźmy, łapiemy go. Łapać go, łapać rzucać. Idziemy na dół. O! Krysiu, wszystko sobie wiemy. Tychu, co ty tu robisz? Czemu mam dziurę? Nie, to nie było. Nie Tychu, zrobiłem tej dziury. Tychu, powiedz mi. Wiesz co, ja się wytłumaczę, Bo Nubek mi powiedział, że ty tu wbiłeś. Nie, ja tu przyszedłem, bo to były takie dwa zwierzaki i te dwa zwierzaki tu przyszły i ja chciałem po prostu je wypędzić stąd, żeby nic... Nubka. I to Nubek był właśnie... Brylok paliona! To akurat fajne. A to od Nubka? Nubek, ty mi to dałeś? No to, no od Nubka było, właśnie tak. No, Nubek, tak, to ja to umowa. Dałem, tak. Jest. Okej, no niech ci. No bo Nubek chciał dać taki prezent, nie? No widzowie, i dwa bryloki! Nubka. I macie na palion sobie przeceny na niego, widzowie, możecie zamówić sobie taki piękny brylok. Link w opisie. Dobra, Krychu. Kryś, ptyś. Ptyś. Kryś, powiedz mi, co robisz w moim magazynie? No, kurczę, ty mi nie uwierzysz i tak, nawet jak tutaj powiem prawdę, to i tak powiesz, że to jest nieprawda i tyle z tego będzie. No nie, no, no mów, no. No dobra. Czemu mam dziurę w szkle? Co jest Co tu się... Co to? No właśnie. Co? No zrobiłem sobie taki lekki magazyn, bo ogólnie nie wiem, czy wiesz, ale ja myślałem, że wy mi zakazujecie grać na kompie, bo mi zniszczyliście moje stanowisko gamingowe. No nie, no co ty? I zrobiłem sobie tajne stanowisko. Ale czemu w moim nowym magazynie? Taka czemu? No bo ty nigdy nie chodzisz do magazynów i po prostu to miejsce będzie mało uczęszczane. Jak nie chodzę do magazynów, teraz wybudowałem go po to, żeby chodzić. To dlaczego on nadal jest pusty? Ale mogłeś się zapytać, pozwoliłbym ci, ja mam pokój w domu. Chcesz koniec pokój? Grania na komputerze. Co ty tu masz? To są złoto? Ile? Ale to wiesz co, nie, bo ja te złoto chciałem wydać na te, na palion stoi. A, to zwracam honor, bo to coś innego. No. Ale Tychu, co? No następnym razem pytaj się, jak wchodzisz, ale patrz, musisz coś pokazać. A widziałeś... Uwaga. Uwaga, dajcie mi wykopać... Nubek, sorry! Nubek, nie chciałem, naprawdę. Nakopałeś Nubkowi chyba, nie? Nie, no nie chciałem, czekaj, bo on będzie obrażany, to jest Nubek, chodź do góry. Nubek, przyjdź do mnie, proszę, Nubek. Ale nie jesteś zły, nie, palion, na mnie. Nie, no po prostu nie, no pytaj się serio, na luzie, no ja ten. No bo ja nie wiem, bo jestem nowy, ja nie wiem, czy wy nie będziecie źli, czekaj, jak ja będę czekaj, się no teraz, tutaj. Nubek, jak mnie słyszysz, proszę przyjść pod dom, błagam na kolanach, wybacz mi z całego serca. Dam ci dirta, Nubek. O, Nubek, serio, ale to przecież wiesz, że to niechcący było. Nie chcę. Dlaczego? No gdzie on jest w ogóle? Nubek, no dobra, dobra, zostawmy go, ale pokażę ci, gdzie możesz mieć pokój gamingowy, jak chcesz, patrz. Dobra, to fajnie, no bo wiesz, mam pokój, z którym nie wiem, co zrobić totalnie, to jest ten pokój. Który? Kibelnie. Ten, tu. O, ten! Chcesz coś zrobić gaming room? Powiem ci, że jest trochę klitka. No ale co? Zmienisz jakoś na żółto? Widok tragiczny, co ty mówisz? Naprawdę. Na zo! Okna stare bez zawiasów, jakieś różowe, no obrzydliwe bloki. No co ty bloki. Mówisz? Na żółto, no, na zielone. Na żółte sobie to zmienisz, będzie git. O. No nie, a to jest jakiś LED, który się zepsuł, bo nie działał. Ale do nie, jak nie chcesz, to nie. Nie, dobra, nie, wiesz co, nie, to ja sobie zrobię tutaj taki taki tymczasowy. Bo ja będę chciał po to z domu zrobić. No tak, no wiadomo, no mi chodzi o tymczasowy. Dobra, no dobra. To cię zostawiam. No dobra. Czemu wy macie takie, ja mam pytanie właśnie, czemu wy macie takie dziwne zwierzaki tutaj? Dziwne zwierzaki? Jakie? W sensie, no wiem. Mamy zwierzaki, jeżeli chodzi o zwierzaki, to one tak skaczą, chodzą za ludźmi i tego. Właśnie no, one tak się mi uczepiły, były takie dwa. Tak, nie zwracaj na to uwagi, tak się czasem dzieje. Idę do Nubka, żeby nie ten. Możesz budować pokój, ja zaraz tego. No. No cześć, lol. Cześć. Dobra, widzowie. No Ptychu, nie wiem dlaczego mi wchodził do domu, ale co, no Nubka trzeba teraz. Idę do Nubka, widzowie, coś mi z nim pogadać. A, widzowie, Nubek to ma takie humorki.